Witam Państwa po przerwie, astrolog Ewa. Przypominam, że cały czas czekam na Państwa telefony i na dane do horoskopu, bym mogła przeanalizować Wasz horoskop urodzeniowy, może nie tylko Wasz. Może chcielibyście się dowiedzieć, jak układają się relacje z Waszym partnerem, partnerką. To serdecznie zapraszam. Numer telefonu, myślę, doskonale znany, 708-588-444. Natomiast, o właśnie, mamy tutaj teraz ten numer telefonu. Natomiast jeżeli krępujecie się rozmawiać na wizji o swoich kłopotach, możecie zadzwonić pod numer 708-788-660. Wówczas system telefoniczny połączy Państwa z losowo wybranym doradcą, który jest akurat teraz dostępny, i z nim będziecie mogli porozmawiać na najróżniejsze tematy. No i przypominam o tym, że w swoich domach czekają nasi doradcy zalogowani pod tak zwanymi numerami dedykowanymi. Także dzwońcie również do nich. Kto jest zalogowany, wyświetla się na wizytówce. Teraz dostępna jest czarownica Joanna, która dziś wieczorem odprawi dla Państwa bardzo niezwykle piękny, jak zresztą piękny rytuał. No, trzeba przyznać, że rzeczywiście te rytuały Joanny są bardzo, bardzo magiczne. Także dzwońcie również i do Joasi. I wolna jest teraz runistka Beata. No właśnie, a propos rytuału dzisiejszego, jeżeli ktoś chciałby jeszcze zapisać się na rytuał, to ja zbieram w tej chwili zapisy, więc może kto nie zdążył jeszcze zapisać się na rytuał, jest jeszcze taka szansa. A ja czekam na Państwa telefony 708-588-444. Ja może jeszcze wrócę tutaj do horoskopu Pana Jarka, który pyta, kiedy znajdę z Tobą pracę i czy po dwóch nieudanych związkach czy jest pisany mu jeszcze stały związek, i pyta Pan Jarek, czy ma szansę w grach. No więc powiedziałam już, że z tymi grami to może nie za bardzo. Natomiast Panie Jarku, ma Pan Jowisza w ósmym domu horoskopu, więc jeżeli gry, to nie wiem, czy Pana by interesowałaby gra na giełdzie. Dlatego, że ósmy dom horoskopu mówi o obracaniu cudzymi pieniędzmi. I gra na giełdzie jest tutaj pewnym elementem właśnie takiego układu, kiedy obracamy cudzymi pieniędzmi. Także może nie hazard w sensie właśnie różnego rodzaju gier losowych. Bardziej tutaj proszę się może zainteresować grą na giełdzie. Tutaj na tym polu jest szansa na odniesienie zdecydowanie większych sukcesów. Natomiast zobaczymy tutaj w tranzytach, czy jeśli chodzi o tę pracę i o związek, czy rzeczywiście jest tutaj szansa jakąś ciekawą znajomość. Oj, widzę piękne tranzyty u Pana. Bardzo ciekawie to się zapowiada. Pod koniec tego miesiąca rzeczywiście widzę jakieś bardzo duże zmiany u Pana. Jakaś taka niespodzianka od losu, więc proszę się, Panie Jarku, też nie zastanawiać, cóż takiego by to mogło być, dlatego że Uran zawsze wnosi takie niespodzianki, o których po prostu nie wiemy. Zapisuję sobie dane anonimowe. I wszystkie już dane, tak? Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, Pani Ewo. Pani Ewo, mam takie dwa pytania. Jedno to jest, jestem po rozstaniu z partnerem i przed sprawami rozwodowymi. I chciałabym się zapytać, kiedy najkorzystniej dla mnie byłoby te sprawy zrobić. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, też później wiadomo, że jest następna sprawa o podział majątku, to czy też ta tam będzie można spojrzeć. I druga sprawa jest taka, jak ta moja przyszłość później będzie wyglądała, czy jakoś tam się ułoży, ułożą mi sprawy finansowe, albo jakieś podróże, albo czy kogoś spotkam, tak, czy coś tam widać w horoskopie. Dobrze, dobrze, zaraz tutaj sobie jeszcze wpisuję dane, bo Pani poda drugą osobę. Dobrze. I zobaczymy tutaj. Czyli najpierw to, rozumiem, to na bieżąco, tak. A potem bym poprosiła, jakby Pani tak spojrzała na przyszłość, co tam u mnie. Zobaczymy, co tutaj pokażą tranzyty. Pani w ogóle lubi zmiany w życiu, bo jeżeli długo się nic nie dzieje, to Pani po prostu się nudzi i Panią nosi, bo Pani ma Słońce w koniunkcji z Uranem.
No więc rzeczywiście tutaj im więcej się takiego ciekawych rzeczy dzieje w Pani życiu, tym tak, Pani jest tak. Bardziej, nie lubi Pani zastoju w życiu, bo to jest najgorsza rzecz. A to się zgadza, bo nawet jak coś robię w życiu, to później zaczynam coś nowego robić, potem znowu coś nowego i jakby tam można było zegnąć sprawy ezoteryczne, duchowe, później na przyszłości, tak po tych podstawowych rzeczach, które najbardziej teraz mnie nurtują. No tak, więc jeżeli chodzi o te sprawy rozwodowe, to mnie się tutaj zaznacza, dobrym momentem, tu mi się pokazuje, byłaby jesień, okolica października. Tutaj nie mam Pani godziny urodzenia, więc nie mogę dokładnie... Do południa. No to ja tak... Do południa i to jest pod Warszawą. Więc tutaj tak, no to mniej więcej okolica października. Tutaj byłoby to z korzyścią dla Pani. Ale widzę, że też będzie musiała się Pani troszkę namęczyć, widzę. To nie przyjdzie tak łatwo i lekko, tak. Ze względu na partnera chyba, bo ja bym chciała tak po prostu, żeby załatwić to na jednej sprawie ugodowo i bez jakichś kłopotów, ale nie wiem, czy partner... Zechce tak na ugodę pójść. O, jest innym charakterem. Patrzę, czy tu będzie jeszcze jakiś taki inny układ. Ja widzę, że rzeczywiście jest szansa na to, żeby to się na jednej sprawie zakończyło. Tak, bo ja nie widzę, żeby to później było jakoś kontynuowane. Natomiast bardzo dobry czas przed Panią, właśnie jeżeli chodzi o miłość i też o sprawy finansowe, to będzie lipiec 2013 roku. Bardzo dużo spraw ułoży się po Pani myśli. Tak, i można tutaj powiedzieć, i to jest też dobry czas, właśnie jeśli Pani pytała o sprawy ezoteryczne, dobry czas na rozwój duchowy i całkiem możliwe, że Pani po prostu spotka też jakiegoś mężczyznę, który będzie też i duchowo rozwinięty, bo tutaj się zapowiada taka duchowa miłość właśnie. To super, bardzo no, się cieszę. I to już niedługo, w drugiej połowie lipca, także proszę mieć oczy szeroko otwarte, bo ktoś taki... To szybko, nie spodziewałam się, tak, szybciutko. Ja tutaj widzę, że jeszcze w czerwcu to będzie takie zwątpienie, jeżeli chodzi o sprawy miłosne, natomiast widzę w lipcu właśnie możliwość i to naprawdę dużo spotkania bardzo ciekawej osoby. Natomiast no, później przyjdzie niestety właśnie ten październik i trzeba będzie tutaj ten rozwód tutaj doprowadzić do końca. Widzę, że będzie to Panią kosztowało trochę nerwów i stresu, ale zobaczymy, co się będzie działo dalej, bo ja widzę, że to jest szansa, tak jak Pani by chciała to załatwić na jednej sprawie i już nie ciągnąć tego. Natomiast widzę, że tak, ogólnie przyszły rok 2014 będzie też dobry, jeżeli chodzi właśnie o sprawy miłosne. Także tutaj ta miłość się jak najbardziej tutaj zaznacza i całkiem możliwe, że ten nowy mężczyzna wniesie dużo takich nowości do Pani życia. Może pokaże Pani takie dziedziny, z którymi wcześniej się Pani nie spotkała, którymi się wcześniej Pani nie zajmowała i to będzie dla Pani bardzo takie rozwijające, więc oprócz miłości będzie jeszcze dużo takich ciekawostek związanych właśnie z tą osobą i to bardzo rozwinie też Pani i Pani ducha i Pani osobowość. Także tutaj bardzo pod tym względem to widzę, jest tutaj dobry czas. I widzę tak, jeżeli Pani jeszcze pytała o podróże, ja na razie tak powiem szczerze, nie bardzo tutaj widzę jakieś takie tranzyty. Natomiast ogólnie widzę bardzo dużo przypływ takiego szczęścia, takiego zadowolenia z życia i takiego poczucia spełnienia, że faktycznie wszystko się układa po Pani myśli. To jest końcówka lipca 2014. Wtedy poczuje Pani tak, że rzeczywiście to życie idzie w takim kierunku, jakim Pani sobie życzy. Natomiast co też mi się tu jeszcze pokazuje? Progresywny księżyc w lipcu przyszłego roku wejdzie do znaku koziorożca. Obecnie znajduje się w znaku strzelca, więc można powiedzieć, że przychodzi Pani wszystko relatywnie łatwo. Przez ostatnie półtora roku wszystko jakoś tak dobrze się układało. Natomiast w momencie, kiedy ten progresywny księżyc wejdzie do koziorożca, trzeba będzie zakasać rękawy i wziąć się do pracy. Więc całkiem, kiedy to będzie? To będzie lipiec 2014. I rzeczywiście tak, będzie dużo pracy, ale takiej pracy, która przyniesie Pani i satysfakcję, radość i zadowolenie. Nie będzie Pani narzekała na to, że Pani pracuje, bo to przyniesie po prostu Pani dużą, dużą taką radość i frajdę. Dobrze. Cóż mi się tutaj takiego jeszcze zaznacza? Znowu wraca ten motyw duchowej miłości. To przede wszystkim będzie październik 2014, ale to będzie właściwie, będzie działało najsilniej, prawda, w tych momentach, kiedy ja podaję, ale tak naprawdę to cały czas będzie Pani pod wpływem tego Neptuna, więc cały czas tutaj będzie właśnie przeżywanie tej duchowej, takiej romantycznej miłości. Bardzo to jest, bardzo dobry aspekt właśnie na takie spełnienie w miłości, ale również w sztuce. Więc jeżeli Pani ma jakieś talenty związane z dziedzinami artystycznymi,
to trzeba będzie te talenty rozwijać, bo to nie można tego zaniedbywać. I zechce Pani być może właśnie takie talenty, prawda, pójść właśnie w stronę czy takich talentów. Talentem, czy to takim talentem mogłoby być napisanie książki? A zaraz zobaczymy, jeszcze tutaj zerknę na Pani horoskop, czy tutaj... jak to wygląda? No może być, jak najbardziej. Może być. I to jeszcze byłaby taka książka, która byłaby z jednej strony troszkę kontrowersyjna, ale z drugiej mogłaby jakby przetransformować życie czytelników, bo Pani nie chce pisać jakby takich tylko, nie wiem, romansów czy powieści, tylko bardziej nie. od strony duchowej. Coś takiego bardziej duchowego. Tak, coś bardziej właśnie tak w stronę duchowości, coś, co by pomogło ludziom zmieniać swoje życie, jakby to jest Pani cel. Świadomość zmieniać. Tak, zmieniać świadomość, otwierać ludzi, czy otwierać oczy ludziom na różne sprawy, że można żyć inaczej, bo Pani, dla Pani to jest bardzo ważne. Pani po prostu chciałaby troszkę pokazać ludziom, że nie tylko samymi pieniędzmi się żyje, czy że można wyznawać zupełnie też inne wartości. I jeżeli to będzie książka właśnie taka skierowana na duchowość i na taką transformację czytelników, to jak najbardziej właśnie jest to dobry pomysł. Ale to myślę, to jeszcze nie jest ten moment. Myślę, że to jeszcze jakieś dwa lata. Tak, tak też myślałam, bo najpierw chciałabym się zająć tymi sprawami, zamknąć przeszłość. Tak. A jakby tam Pani jeszcze zobaczyła, Pani Ewo, czy podział majątku też jakoś tak przebiegnie, bo ja tak czuję przez górę, że raczej będzie to parami, będzie, bo będzie ja ciężko. Odeszłam właściwie bez niczego i zaczęłam od nowa żyć i zostawiłam wszystko i teraz... No zobaczymy tutaj jeszcze, jak to będzie z tym podziałem majątku. Jak to się ułoży? Oj, widzę, że nie jest dobrze. Oj, nie jest dobrze. No, ja tak czułam przez skórę, że mąż nie odpuści. Tutaj nie ma trzecich osób w związku, tylko po prostu no już się tak nawarstwiało. No, ale ja musiałam po prostu odejść. Nie dało się inaczej. No tak, widzę tutaj tak bardzo takie mocne zranienie. Pani już naprawdę nie dała rady psychicznie już dalej wytrzymać nie, w tym nie, związku. Po nie. prostu, tak jak Pani mówi, tu już się absolutnie nie dało. I wręcz można powiedzieć, że w pewnym sensie to tak i jakiś zakończył się bardzo ważny etap w Pani życiu, bo coś w Pani zostało unicestwione poprzez ten związek. Tak, to już wiele już prób było odbudowy, ale to już teraz to już wiedziałam, że to już się nie da. Bo tak, tutaj jest taka rada od kart, żeby przede wszystkim nie działać samodzielnie. Tutaj przydałby się jakiś prawnik, który się zna tutaj na... w takich kwestiach właśnie związanych rozwodowych, ale właśnie nastawionych na majątek. Troszkę widzę, to nie będzie trudne. Może Pani uzyskać część majątku, natomiast nie tyle, ile Pani by chciała, ale, że tak powiem, nie będzie Pani aż tak bardzo walczyła o to, bo tu mi się pokazuje karta umiarkowania, która mówi, że no, będzie Pani chciała, ale z drugiej strony troszkę się Pani wycofa, bo tu potencjał jest, natomiast Pani stwierdzi, że tak właściwie... Czy to ma sens walczyć? Czy to ma sens jeszcze... Dobrze Pani mówi, Pani Ewo, bo ja coraz bardziej jakoś tak we mnie wzrasta takie przekonanie, że właściwie ja nie będę walczyć o ten dom, bo mąż to traktuje jako dorobek życia i teraz na pewno nie sprzeda tego domu, nie będzie miał mnie jak płacić i właściwie się zastanawiam, czy nie odpuścić tego, zostawić wszystkiego i żyć po swojemu. No właśnie, tak to widzę, że to tak się może skończyć. To tak może się zaznacza teraz, że tak trochę odpuszczam to wszystko, ale czy ja sobie poradzę, żeby no, żyć jakoś i żeby godnie żyć? Zobaczymy. Powiem Pani tak, no szczerze mówiąc, na początku będzie Pani ciężko. To od razu się tutaj pokazuje, bo tak, Pani przechodzi bardzo taką silną transformację, bo tu się pokazała karta śmierci, która absolutnie nie mówi o śmierci fizycznej, mówi tylko o tym, że tutaj trzeba przejść bardzo taką głęboką transformację duchową i Pani jest w trakcie tego procesu. Tak. I rzeczywiście Pani będzie bardzo siebie zmieniała, z tym, że tak, początkowy etap będzie taki, że Pani po prostu będzie jeszcze bardziej sfrustrowana, więc też proszę się na to przygotować i nie załamywać się aż tak bardzo, bo Pani się po prostu będzie czuła tak jakby osaczona, że to nie tak miało być, że Pani pracuje nad sobą, rozwija się duchowo, a tutaj te nowe możliwości zarobkowania wciąż nie będą przychodziły, ale rzeczywiście uda się Pani pozytywnie zakończyć ten proces przemiany i te pieniądze przyjdą i poradzi sobie Pani, natomiast rzeczywiście wcześniej będzie tutaj jakiś taki no, kryzys duchowy, to niestety się zaznacza, ale wyjdzie Pani z niego zwycięsko. Ja jeszcze może spojrzę na tranzyty, co tutaj będzie.
Także no, korzystny na pewno jest lipiec tego roku. To cieszę się. Tak, ale no, z tym rozwodem no, troszkę tutaj emocjonalnie jeszcze będzie to... Ja jestem osobą emocjonalną, więc to nie dziwię się, że emocjonalnie, bo jak o tym pomyślę, to już emocje mi tam grają. Ja widzę, że ten 2015 rok, zwłaszcza początek, może być taki troszkę trudniejszy dla Pani, ale już ta druga połowa, już od maja 2015 już ta aura planetarna się zmieni, już będzie dużo lepiej. Także ten początek 2015 to będzie taki moment już rzeczywiście zwątpienia, bo tutaj takie są tranzyty Saturna, które mówią o tym, że będzie Pani najtrudniej, a na razie Pani będzie po prostu sobie spokojnie ten etap tej przemiany przechodziła. Ale jakby kulminacja i takie największe zwątpienie to będzie właśnie sam początek 2015, ale później już tak od maja będzie już trochę lepiej. Także tak tutaj to wygląda. Ale rzeczywiście, no, myślę, że za 2 lata, jeżeli Pani ruszy tutaj z tą książką, to będzie jak najbardziej w porządku. Czy coś jeszcze by mi Pani podpowiedziała? Nie mam pytań, tak więcej, tylko jakby Pani jeszcze tak spojrzała, może jakaś podpowiedź jeszcze albo ostrzeżenie? Właściwie tak. No, co tutaj zwraca moją uwagę w Pani horoskopie, to nie jest zasadniczy znowu jakiś poważny problem, a Pani koniunkcja Saturna z Księżycem, wprawdzie taką luźną na szczęście, co też może mówić o tym, że Pani jest bardzo wrażliwa i bardzo podatna na zranienia, bo z jednej strony Księżyc w Strzelcu jest bardzo otwarty, bardzo taki uduchowiony i chętny temu, żeby pomagać innym, ale z drugiej strony bardzo łatwo jest Panią zranić, więc dobrze by było tutaj popracować, tym bardziej, że Pani jest po znaku lwa, tak poza tym, więc dobrze by było tutaj popracować nad tym, żeby nie pozwalać ludziom siebie ranić, bo właściwie my pozwalamy sobie na to, żeby ktoś inny zrobił nam krzywdę, właściwie no my sami. Natomiast my, jeżeli my nie dopuścimy do siebie, prawda, tych złych energii, to one rozejdą się obok i nie uderzą w nas. Więc dobrze tutaj będzie też, myślę, nad tym popracować. A tak ogólnie rzecz biorąc, to rzeczywiście ciekawy horoskop. Widać, że rozwój duchowy jest dla Pani szalenie ważny i tego nigdy dość u Pani w życiu. Zawsze Pani będzie się tym interesowała i w tym kierunku też proszę iść. Dziękuję Pani Ewo. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Jeżeli coś tam Pani jeszcze takiego mi wskaże, jakieś wskazówki, to z chęcią dosłucham, jak już mi się tutaj skończy połączenie. Dziękuję. Aha, ale Pani podała jeszcze drugą datę. Czy w związku z tą drugą datą mam jeszcze coś sprawdzić? To znaczy, ja tak podałam w razie czego, bo ja nie byłam pewna, czy Pani potrzebuje datę partnera, żeby tak zerknąć, no ale to... To jest ten, z którym Pani się będzie rozwodzić, tak? A, Pani już się rozłączyła, więc się nie dowiemy. No ale właściwie tutaj sprawa została już wyjaśniona, myślę, więc może znowu tutaj jeszcze zobaczymy, jakie tranzyty czekają właśnie Pana Jarka. A ja przypominam, że czekam na Państwa telefony 708-588-444. Cóż tutaj, tak jak wspomniałam, także Pani Jarku bardziej gra na giełdzie niż taka gra hazardowa. I u Pana, co się przede wszystkim zaznacza, duże zmiany już pod koniec tego miesiąca, no i bardzo dobry okres, jeżeli chodzi o miłość i o rodzinę, właśnie w czerwcu, więc jeżeli Pan zdaje się pytał właśnie, czy jeszcze Pan kogoś spotka, aha, i pracę, więc tak, jeżeli chodzi o spotkanie osoby, z którą Pan będzie mógł stworzyć stały związek, to rzeczywiście szansa na spotkanie takiej osoby jest już w czerwcu, także Pani Jarku, proszę mieć oczy szeroko otwarte, bo rzeczywiście taka możliwość jest i to właśnie już dosłownie za chwilkę. Natomiast zobaczymy teraz z pracą, jak tutaj u Pana będzie. Kiedy będzie ta praca? Szukamy czegoś dobrego odnośnie pracy. Oczywiście taki tranzyt po Wenus może też zwiastować również przypływ pieniążków. I szukamy. Na pewno jakieś takie zmiany widzę również na początku września. Ale czy to będzie taka szansa na znalezienie pracy? Troszkę za słabo. I szukamy dalej jakichś tranzytów takich korzystnych. Może tak, we wrześniu może się pojawić tutaj jakaś szansa, jakaś możliwość,
Nie wiadomo, czy uda się z tego skorzystać, bo to może być taka zupełnie niespodziewana wiadomość. I może być też taka sytuacja, że pod koniec września 2013 pojawi się jeszcze jakaś inna opcja. I proszę też jakby też mieć to na uwadze, że będzie jedna praca we wrześniu, a za chwilę się dosłownie pojawi druga i być może ta druga będzie tutaj dużo korzystniejsza. Natomiast tutaj ma Pan jeszcze sporo takich tranzytów Urana, które mówią o takiej dużej niestabilności, więc widzę, że troszkę trudno Panu będzie znaleźć faktycznie taką pracę na stałe, bo praca jako taka będzie, natomiast może mogą to być takie właśnie prace na chwilę, prace dorywcze. Kiedyś będzie taka tutaj w najbliższym czasie praca na stałe. Widzę ogólnie tak, że szansa jest na to, ale tutaj mi się pokazuje wrzesień, ale dopiero 2014 roku. Rzeczywiście wtedy Pan będzie miał lepszy układ planet, taki, który będzie sprzyjał rzeczywiście znalezieniu takiej pracy na dłużej, na stałe. A na razie widzę przy Panu rzeczywiście takie prace dorywcze, natomiast dobrze się zaznaczają właśnie kwestie miłosne. Także nigdy nie jest tak, że wszystko się nie udaje, także czasami jest tak, że w jednej dziedzinie nam troszkę gorzej się układa, ale za to w innej mamy sukcesy. I teraz mam jeszcze SMS-a anonimowego. No i teraz jak tu zrobić, żeby Pani wiedziała, że to o niej mówię? Jak tutaj to rozegrać? Ale mamy kolejne połączenie, to ja do tego horoskopu wrócę, a tymczasem witam serdecznie kolejną osobę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jak ma Pani na imię? Mira. Proszę podać swoją datę urodzenia. 28.03.56. Tak. A zna Pani swoją godzinę urodzenia? Ale ja chciałam zapytać o moją mamę. Aha, dobrze, to proszę podać datę mamy. Nie jestem tylko pośrednikiem. Mama urodziła się 17 stycznia 1934 roku. A jak ma na imię? Irena. I cóż pytamy? Jest w bardzo złej kondycji psychofizycznej. Złamała jeszcze do tego nogę i świadomość jej, bo to mi komunikuje, wybiera się na drugą stronę. Ojej. I ja chciałabym wiedzieć, a ponieważ moja mama, no nie chcę tutaj, ale tak jest, tak mi trochę wampirzy wydaje się i jest pobordzą. Chciałabym wiedzieć, na ile w tym wszystkim jest to już ta droga, a na ile moja mama jeszcze mną manipuluje. O, ja widzę, bo ja że tak. Bardzo chodzę. Wie Pani co, bo tak, rzeczywiście, no to jest bardzo silna osobowość Pani mama. To od razu widać po horoskopie. Ona nie tylko na Panią ma bardzo silny wpływ, w ogóle ona ma tendencję do tego, że umie manipulować ludźmi i to robi to w białych rękawiczkach, nikt się nie orientuje, natomiast ona ma tendencję do tego, że faktycznie ona ma silny taki wręcz hipnotyczny wpływ na drugiego człowieka i ona potrafi wszystko sobie, prawda, od innej osoby osiągnąć, a ta osoba nawet nie wie, że pani mama od kogoś może energię ściągać. Znaczy, na pierwszej linii stoję ja i tak to właśnie postrzegałam. I co my tutaj mamy? Przede wszystkim opozycję właśnie Plutona do Słońca i do Merkurego. To jest taki układ, że taka osoba ma silny wpływ na innych ludzi. To jest niezwykle charyzmatyczna i silna osoba z drugiej strony. Tutaj mamy jeszcze tak, takie mocne stellum w znaku wodnika, co też może mówić o takiej niezależności, o sile w ogóle, sile ducha. Natomiast tutaj u Pani mamy jest bardzo ciekawy taki tak zwany, tutaj mamy taki wielki, wielki kwadrat, bo mamy jej kwadraturę Uran-Pluton z drugiej strony, później mamy jeszcze kwadraturę Pluton-Jowisz i kwadratura Jowisz-Słońce i Słońce-Uran. To jest też bardzo taki ciekawy dosyć przypadek, podkreśla bardzo wyjątkową osobowość u mamy. Natomiast jeżeli Pani pyta, zobaczymy jeszcze może jak horoskop mamy ma się do Pani horoskopu. Tak. I zobaczymy tutaj odnośnie tego, tej sytuacji energetycznych, na ile to właśnie jej horoskop tutaj wpływa na Panią. No i oczywiście zaraz zobaczę, jak tutaj u niej z tym zdrowiem, jak to się rozwinie w najbliższym czasie, bo myślę, że to jest tutaj najważniejsze. Dobrze. Jaki to ma wpływ tutaj te dwa horoskopy? Oj, widzę, że tak, troszkę kłótliwy układ jest między paniami.
I myślę, że też często po prostu się kłócicie. Jest porozumienie, ale to często komunikujecie się na zasadzie krzyczenia na siebie. Tak. Znaczy ja wrzeszczę, bo ja to bo nic do niej nie dociera. Pani wrzeszczy, dlatego że, bo tu tak, mamy pani horoskop w tym wewnętrznym kole, to zewnętrzne koło to jest horoskop pani mamy i ta pani ma Marsa tam, gdzie ona ma Merkurego ze Słońcem, czyli to pani krzyczy na nią. Natomiast tak. Ona sobie niewiele z tego robi, dlatego że ona jest tak mocna i tak silna, że od pani to po prostu spływa jak po kaczce. Tak. Więc pani się po prostu bardzo wypala. A... Ja jestem wykończona. Tak, pani się bardzo tutaj wypala, natomiast ona do niej to kompletnie nie dociera. Więc może tutaj nawet nie jest taka sytuacja, że ona celowo z pani wysysa energię, tyle tylko, że pani bardzo się spala wewnętrznie przy rozmowach z nią. I dlatego pani się czuje, prawda, osłabiona przez nią. Natomiast to jest to, że ona jest tak silna, że pani nie jest w stanie w ogóle do niej dotrzeć. I cokolwiek tak, pani powie, tak. To kompletnie w ogóle ona nie bierze tego pod uwagę. I to jest pani frustracja z pani strony. Także ja nie widzę, żeby tutaj ona z pani energię wysysała. Bardziej widzę to, że pani się wewnętrznie wypala. Także tutaj... I się oddaje. Tak. No, pani jej oddaje swoją energię, ale to nie jest tak, że ona celowo od pani tę energię tutaj rozumiem. Zabiera. Także tutaj dobrze by było, gdyby pani jakoś no, udało się troszkę zdystansować do tego, bo... Proszę pani, ale czy ta próba, moja mama obiecuje próbę samobójczą, znaczy nie próbę, tylko moja mama powiedziała, że to zrobi i ja chciałabym wiedzieć, czy to jest wysoce prawdopodobne, czy raczej to znowu jest taka czy to gra. Jest szantaż? Księżyc w wodniku. Księżyce w wodniku na ogół nie mają tendencji do takich, takich skłonności. To znaczy tak, no ona może tak straszyć, dlatego że ona ma koniunkcję Saturna z Marsem i tutaj ten Mars jest taki troszkę uszkodzony, więc ona rzeczywiście, dla niej temat życia i śmierci jest jakby oczywisty. Ona się śmierci nie boi. Wręcz może się tak prześmiewczo ustosunkowywać do śmierci w ogóle. Więc jakby ja nie widzę, żeby ona miała rzeczywiście tutaj wodniki nie mają, bo ona jest koziorożcem, ale ani koziorożce, ani tutaj widzę mocny wpływ wodnika, nie mają takich tendencji, więc ja myślę, proszę że to, pani, to jest rozumiem. Po prostu u niej taka sposób na osiąganie swoich tak, celów. Na osiąganie celów. A proszę mi powiedzieć, bo ja się czuję w tej chwili, mnie dotknęły wszystkie możliwe odczucia psychosomatyczne, jestem bardzo rozedrgana wewnętrznie. Te moje krzyki wynikają właśnie z chęci dotarcia, aczkolwiek wiem, świadomość mówi co innego, a podświadomość robi swoje. No właśnie. Proszę powiedzieć mi, czym nie, bo ja się czuję, mnie boli brzuch. Czy ja nie mam czegoś na jelitach? Zaraz zobaczymy tutaj, jak ze zdrowiem u pani w ogóle. Najlepiej oczywiście do lekarza się wybrać. Ja to kontroluję, tylko po prostu tak nakładają się rzeczy, że trudno jest dotrzeć. Ja rozumiem. Czy to jest psychosomatyka już u pani, czy to rzeczywiście jest autentyczna dolegliwość? A i zobaczymy, co tutaj karty pokażą. No w ogóle tak, u pani jest też trochę taki no, problem z trawieniem, z przemianą materii i to się tutaj to się tutaj zaznacza przede wszystkim. Na razie... Ale jako problem, czy już jakaś ewidentna choroba? No właśnie tak, ja nie widzę, żeby to był problem kwestii psychiki, więc całkiem możliwe, że to jest jednak rzeczywiście dolegliwość autentyczna. Tak. Bo nie wyszły żadne karty, które by mówiły, że to jest iluzja, że to jest złudzenie. Wszystkie są takie autentyczne i prawdziwe karty, które opowiadają o rzeczach, które faktycznie tutaj mają miejsce. Natomiast tak, dobrze byłoby się tak, udać do lekarza i całkiem możliwe, że trafi pani na osobę, która będzie umiała doskonale zdiagnozować, co pani jest. I teraz tak, tutaj ta dolegliwość widzę, to jest taka dolegliwość chroniczna, której nie da się tak jakby wyleczyć i definitywnie raz na zawsze o niej zapomnieć. Więc tutaj troszkę będzie musiała pani też włożyć wysiłku w to, żeby i dbać o to zdrowie, i dbać o to. I jak pani będzie o to dbała, to widzę, że jest rzeczywiście tutaj duża poprawa na tym polu. I będzie lepiej, zdecydowanie będzie lepiej, tylko trzeba trafić przede wszystkim w ręce dobrego lekarza. I tutaj widzę, na przyszłość będzie dobrze. Natomiast co tutaj musi pani zwrócić uwagę? No przede wszystkim właśnie na dietę, na odżywienie.
odżywianie, żeby jeść lekkie posiłki, dlatego że tutaj właśnie problem z tymi jelitami jest taki, że pani po prostu je nie takie rzeczy, które służą pani organizmowi, ale tutaj lekarz to już będzie wiedział, prawda, jak tutaj temu zaradzić. Tu mi się zaznacza, że jakaś kobieta lekarz by bardzo pani pomogła, także jak pani trafi w ręce dobrego lekarza, to jest to do zaleczenia i jak najbardziej tu widzę poprawę. Tylko mówię, no trzeba się tutaj udać z tym do lekarza, bo jest to rzeczywiście dolegliwość autentyczna. To nie jest kwestia pani, że pani prawda sobie to wydumała, bo rzeczywiście tutaj problem jest. Natomiast ogólnie widzę to tutaj w horoskopie u pani. Nie wiem, czy pani się może wybiera w jakąś podróż w drugiej połowie czerwca? Jeszcze nie wiem. Jeszcze pani nie wie. No tutaj planety szykują przynajmniej fajną możliwość wyjazdu, więc jeżeli pani zdecyduje się właśnie wyjechać w drugiej połowie czerwca, to będzie to dosyć korzystne, ale to też bym radziła przed 23 czerwca wyjechać, dlatego że później Merkury wchodzi w retrogradację i wyjazdy mogą być z przeszkodami. Natomiast przed 23 będzie dobrze. Cóż mi się tutaj jeszcze pokazuje? Ogólnie lipiec będzie dla pani dobrym miesiącem, przypływ takiej radości, optymizmu. Sama pani zauważy, że wiele spraw układa się po pani myśli. Może być jakiś nawet przypływ niewielkich pieniążków. Ogólnie będzie pani zadowolona. Później tak, we wrześniu nie za wiele się tutaj takiego u pani wydarzy. Patrzę, co tutaj w kolejnych miesiącach. Dużo spraw do załatwienia mi się tutaj zaznacza na początku grudnia 2013. Mogą to być jakieś takie sprawy związane z mężczyznami, więc proszę też uważać na kłótnie z mężczyznami, czy to w rodzinie, czy to wśród sąsiadów, znajomych. I właśnie tego będą dotyczyły te sprawy. I będzie taka sytuacja, że pani będzie już miała dosyć załatwienia tych spraw, a tutaj trzeba będzie właśnie jednak zebrać siły i działać, bo to się opłaci. Natomiast tak, tutaj jeżeli chodzi o finanse jeszcze u pani, to takie ostrzeżenie, początek lutego 2014, gdzie faktycznie może być troszkę słabsza sytuacja finansowa, więc dobrze by było, gdyby udało się pani trochę zaoszczędzić i jakoś przetrwać ten luty, bo widzę, że i końcówka marca również będzie trochę trudniejsza odnośnie finansów, ale widzę, że już czerwiec 2014 będzie dużo korzystniejszy finansowo, więc rzeczywiście tylko ten luty i marzec będzie taki troszkę no, trudniejszy. Ale ogólnie widzę, aha, i jeszcze finanse, trzeba będzie zadbać październik, druga połowa października 2014. A tak poza tym widzę, że listopad 2014 będzie bardzo korzystnym okresem dla pani, gdzie zechce pani w ogóle ten przełom 2014-2015 roku. To będzie taki moment, kiedy pani, zamykają się dwa cykle planet, i Jowisza, i Saturna, co też powie o tym, że zechce pani robić już tylko i wyłącznie coś dla siebie. Przestanie pani ulegać wpływom innych osób, czy to rodziny, czy znajomych. Zechce pani realizować już tylko i wyłącznie swoje pomysły, swoje projekty, bo pani dojdzie do wniosku, że jak nie teraz, to kiedy? I przestanie się pani przejmować tym, co inni o pani powiedzą. Także ogólnie właśnie począwszy od 2015 pani zdecydowanie postawi tylko i wyłącznie na siebie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, wszystkiego dobrego życzę. Ja również pani. No właśnie, drodzy Państwo, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak horoskop Państwa oddziałuje na horoskop Waszych bliskich, no właśnie, tutaj mieliśmy przypadek, akurat pani chciała się dowiedzieć o horoskop swojej mamy, jak to działa. Swoją drogą horoskop mamy jest no, arcyciekawy, niezwykła osobowość, niezwykle silna. To właśnie tutaj też jeden pan, który dzwonił, który prawda się też interesuje astrologią, właśnie mówił o takich ciekawych aspektach planetarnych. No tutaj właśnie u mamy tej pani, która przed chwilą dzwoniła, też takie ciekawe aspekty występują. Także drodzy Państwo, czekam cały czas na Państwa telefony 708 588 444, ale jeżeli nie chcecie rozmawiać tutaj ze mną na wizji, to możecie wybrać numer telefonu 708 788 660. I teraz tutaj mam jeszcze horoskop pani, która życzyła sobie zachować anonimowość. I teraz zastanawiam się, jak to zrobić, żeby pani zachowała anonimowość, ale żeby wiedziała, że to nie jest mowa. Więc może podam tylko samo imię i godzinę urodzenia. Pani ma na imię Ewa i urodziła się o godzinie 21.50. Więc
Myślę, że to pani Ewa będzie wiedziała, że to o niej mówimy, natomiast myślę, że jest to mimo wszystko zachowanie anonimowości. I pani pyta, co mnie czeka w finansach i w uczuciach. I tutaj już mam pani horoskop i zobaczymy, co tutaj będzie w najbliższym czasie w finansach i w uczuciach. I to się jedno z drugim wiąże, bo i za finanse, i za miłość odpowiada planeta Wenus. Natomiast pierwszy tutaj aspekt, jaki mi się pokazał, to jest tranzyt Saturna po Słońcu, dlatego że pani jest tutaj spod znaku Skorpiona i no, widzę, że najbliższe dni, właściwie końcówka tego miesiąca i jeszcze pierwsza połowa czerwca, no, będzie trudnym dla pani okresem, gdzie faktycznie może się pani zastanawiać, że nad sensem życia, i bo zawsze tranzyty Saturna przynoszą nam takie wewnętrzne cierpienie, takie zastanawianie się, czy rzeczywiście idziemy we właściwym kierunku, czy nasze życie faktycznie tak wygląda, jakbyśmy sobie tego życzyli. Także proszę też mieć na uwadze, że no taki jest wpływ planetarny. Proszę się nie dać temu Saturnowi tam za bardzo przygnębić, zdołować. Natomiast widzę, że już w połowie czerwca będzie zdecydowanie lepsza aura planetarna. Przede wszystkim Jowisz utworzy kwadraturę do Wenus, co też może mówić właśnie o tym, że poprawią się finanse. I całkiem możliwe, bo tutaj pani jeszcze pyta o uczucia, więc całkiem możliwe, że właśnie na takim tranzycie, już po tym kryzysie saturnicznym, może pani spotkać kogoś. Natomiast zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, bo rzeczywiście szansa na spotkanie miłości na takim tranzycie jest. I ja widzę, że lipiec już jest dużo lepszy dla pani, dlatego że będą korzystne tranzyty Jowisza i całkiem możliwe, że pani zechce zacząć jakiś nowy projekt wprowadzić w życie. Coś, z czym pani od dawna zwlekała, pani próbowała to wcielić w życie i były różnego rodzaju przeszkody. Teraz te przeszkody znikną, wręcz tutaj planety będą sprzyjały, więc lipiec będzie korzystnym takim okresem, jeżeli chodzi właśnie o wprowadzenie takich nowości i zmian. Natomiast tutaj pokazuje się jeszcze tranzyt Plutona do medium celi, czyli do osi kariery, co też może mówić o zmianie pracy. I za chwilę mamy też tranzyt Saturna do Słońca, co może mówić też o tym, że mogą być jakieś kłopoty z pracą, więc możliwe, no nie chciałabym tutaj, źle prorokować, natomiast faktycznie może to być jakiś problem z pracą, więc może być tak, że pani po prostu zrezygnuje z pracy albo tej pracy przez jakiś czas nie będzie na początku sierpnia. Także no, zobaczymy, jak się dalej tutaj tranzyty ułożą. Ja widzę, że jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to jest bardzo duża transformacja, więc nawet jeżeli w sierpniu rzeczywiście to się sprawdzi i tutaj będzie problem z tym, żeby dostać pracę, to ja widzę tak, że pani ma dużą szansę właśnie w tym 2013 roku przebranżowić się, zmienić zupełnie zawód, zacząć zarabiać na zupełnie innej dziedzinie, bo tutaj też widzę oprócz tego niekorzystnego tranzytu Plutona do medium celi, widzę też korzystny Jowiszowy, więc całkiem możliwe, że jeżeli faktycznie pani straci pracę, to dosłownie albo za chwilę pani znajdzie inną i to w dodatku dużo, dużo lepszą, albo może wpadnie pani na bardzo ciekawy pomysł, jak samodzielnie zarabiać. Także proszę na początku sierpnia zupełnie się nie przejmować tym, że sytuacja się pogorszy, dlatego że dosłownie już tydzień później będzie dużo, dużo lepiej, chociaż ten pierwszy moment, kiedy pani się dowie, że tutaj ta sytuacja w pracy pogarsza się, to może być taki moment, kiedy pani straci grunt pod nogami, ale proszę mieć pewność, że za chwilę ta pustka zostanie uzupełniona i będzie wszystko dobrze. Natomiast tak, ja widzę, że zechce pani się rozwijać duchowo i tutaj zwłaszcza na przełomie sierpnia i września tego roku. Także korzystny układ planet właśnie na może jakieś wakacje ezoteryczne. Natomiast tak, całkiem możliwe, bo tu pani jeszcze pyta o życie uczuciowe, spotkanie mężczyzn i to może nawet nie jednego, tylko kilku mężczyzn w drugiej połowie września 2013 roku. Natomiast nie wiem, czy pani będzie chciała skorzystać z tych znajomości, dlatego że wszyscy ci mężczyźni mogą się pani wydać po prostu nieodpowiedni. Ale widzę, że faktycznie tutaj, ponieważ ja widzę, że tu wcześniej była możliwość spotkania kogoś, więc ci nowi, w momencie, kiedy ci nowi się pojawią, to pani nie będzie nimi po prostu zainteresowana. I tu mi się jeszcze pokazuje
taki układ, jeżeli chodzi o zmianę kariery zawodowej, przede wszystkim na przełomie października i listopada tego roku. Więc na tym polu duże zmiany, ale na plus, to jest duża szansa rozwoju, rozpoczęcia takiego nowego etapu w życiu zawodowym i taki etap transformacji zawodowej. Widzę, że to potrwa kilka miesięcy, bo mi się tutaj jeszcze zaznacza, że i w lutym 2014 będzie Pani cały czas jeszcze wprowadzała jakieś takie zmiany w swoim życiu zawodowym, ale całkiem możliwe, że to będzie w ogóle nowa branża, nowa dziedzina i całkiem możliwe, że będzie to w jakiś sposób właśnie powiązane z rozwojem duchowym. Cóż my tutaj jeszcze mamy? Dobry okres, jeżeli chodzi właśnie o miłość i szczęśliwe relacje rodzinne pokazują mi się w czerwcu 2014. No i dobrym takim okresem właśnie na sprawy rodzinne i na miłość i w ogóle bardzo takim szczęśliwym miesiącem dla Pani to będzie lipiec przyszłego roku. Wówczas Pani rzeczywiście odetchnie z ulgą już po tych wszystkich tutaj transformacjach zawodowych i Pani dojdzie do wniosku, że no faktycznie udało się, prawda, to życie skierować na takie tory, o jakich zawsze Pani myślała. Całkiem możliwe, że tutaj może Pani się zdecyduje na samodzielność zawodową, bo tutaj jest jeszcze taki jeden układ, który by świadczył o tym, że Pani przede wszystkim będzie stawiała na siebie i na swoje pomysły. Także troszkę trudny, taki burzliwy dosyć ten rok 2013 właśnie w tych kwestiach zawodowych. Dużo zmian, dużo transformacji, ale już widzę, że 2014 będzie dużo, dużo lepszy, dużo można powiedzieć to będzie taki czas, który rzeczywiście będzie takim no, spełnieniem marzeń i takim troszkę ustabilizowaniem właśnie tej sytuacji zawodowej. I jeszcze tylko takie krótkie ostrzeżenie, żeby nie wybierać się w podróż na początku grudnia 2014, bo może to być podróż nieudana. Drodzy Państwo, ja cały czas czekam na dane do horoskopów, ale na razie zapraszam Państwa na króciutką przerwę.